Ostatnio obiło mi się o uszy, że Davik wie, jak wrócić na Palionowo 2.0. W dzisiejszym odcinku dowiem się, jaki to jest sposób. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na początek możecie zostawić łapkę w górę. Zostawmy 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa, w którym, prawda, jesteśmy. I patrzcie, podsumowałem moje diamenciki, które mam aktualnie. Szczerze mówiąc, nagrywam filmy na zapas, tak jak mówię w każdym odcinku. I nie wiem za bardzo, kiedy się pojawią jakie odcinki. W każdym razie nagrałem taki jeden odcinek, w którym kopałem diamenty, tam się kopałem przed siebie przez bardzo długi czas i znalazłem trochę tych diamentów i to jest to. Nie wiem, w jakiej to kolejności. Prawdopodobnie ten odcinek dopiero będzie, więc spokojnie, doczekacie się wszystkiego. W każdym razie, Davik ma jakiś sposób na to, żeby wrócić się na Palionowo 2.0 i ja to totalnie nie wiem, jaki to jest sposób, ale bardzo chciałbym się tam wrócić, bo jestem ciekaw, jak to tam wygląda. On też się nieźle pozmieniał, jak tam poszedł, więc troszkę się tego boję, że ze mną stanie się coś podobnego, ale wydaje mi się, że jestem na tyle odporny na takie rzeczy, w końcu jestem bułą, więc wydaje mi się, że nie będę, jakby wiecie, tutaj podatny na jakieś działania jakiegoś wielkiego B i innych smrodów, więc muszę jakoś go przekonać do tego, że musi mi ten sposób wyjawić. Tylko nie wiem, czym go przekupić za bardzo. Mam te diamenty właśnie, myślę, że je możemy wykorzystać do tego przekupienia. Mam dużo bloków złota, które miałem z netheru, które tam zdobyłem, więc to też możemy jakoś wykorzystać. Wezmę tutaj, ale chciałbym zacząć od takiej waluty, która będzie najmniej bolesna dla mnie. Czyli może zacznijmy od czegoś takiego, że zaoferujmy mu jakieś, nie wiem, magmowe kremy, czy inne takie. O, dam mu jedną złotą strzałę. On będzie zajarany złotą strzałą, bo to jest, kurde, jednak złota strzała. Mamy... Szkoda, że nie wziąłem tych butów z netheru, tych Soul Speed jedynek, bo bym mu dał, bo mam tylko te Soul Speed 3, więc wolałbym sobie je zostawić dla siebie. Więc może lepiej... No dobra, wezmę, w ostateczności mu je zaoferuję. Zaoferuję mu też jeden blok płaczącego obsydianu. Dobra, biorę jakieś rzeczy z netheru, on się powinien na to nabrać, bo to po prostu jest dosyć cenne, więc powinien takie rzeczy chcieć. Co my tutaj mamy jeszcze, co mogłem? Dobra, wezmę emeralda, emerald też jest dobrą walutą. Wezmę tutaj sztabki złota. Coś z tego powinien chcieć, no ziemniaków teraz nie będzie chciał, bo raczej ma ich mnóstwo. Ej, dobra, mam tego złota dosyć sporo. Jak tak teraz patrzę, to ja go mam mega dużo. Jak ja jestem bogaty w ogóle w to złoto. Jeszcze bardziej niż chyba na Palionowie 2.0, gdzie złoto było walutą. Dobra, słuchajcie, lecę do Davika, mam nadzieję, że uda mi się to zdobyć. On powinien być u siebie na chacie gdzieś, więc zobaczymy, czy tam jest. Nie widzę go, ale gdzieś tu powinien gdzieś tu być. Drzewa Tarzan. Śpiewa to. Gdzie on jest? Gdzie jest? Drzewa Tarzan. Halo, Davy, gdzie ty jesteś? Prawo dżungli. Halo? Halo? Halo, Davy. Na drzewie. Na którym drzewie? Na którym ty drzewie siedzisz? Jestem w dżungli. Co? Jestem w dżungli. W jakiej dżungli? No jesteś prosto, toście, ale nie tam. To kurde, chodź na pole. A dobra, widzę, widziałem nick przed chwilą. Czekaj. Gdzieś tu. O dobra, tu jest. Dobra. Co jest? Słuchaj, Davy, bo jest sprawa. Bo jakiś czas temu wygadałeś mi się, że wiesz, jak wrócić na Palionowo 2.0, zresztą tam byłeś, więc proszę, jaki to jest sposób? Powiesz mi? Co? Jaki sposób? No nie, no stary, wiem, mówiłeś, że jest, ty też tam byłeś zresztą przecież. Cofnąłeś się tam, wiem, że jest coś takiego, proszę, powiedz mi, co ty robisz? Ale ja nie byłem nigdzie. Byłeś na Palionowie 2.0, stary, no pamiętam, proszę. No, a ty tam wrócić? Byłeś kiedyś. Nie, no ale tak, ale byłeś. Ty wróciłeś, byłeś tu i wróciłeś tam. A, no, faktycznie byłem, no, widzisz. No to wiesz, jak się tam dostać, proszę, powiedz mi, jak to zrobiłeś. Ja nie wiem. Jak nie wiesz? No, Davy, no proszę, bo ja chcę tam wrócić. Daj mi spokój, nie wiem. Ale, Davy. Ej, nie wchodzi się do kogoś do wanny. Dobra, nie wszedłem. Miłego pluskania. Ej, w sumie to, joksy, teraz tak myślę, jak tu mam tak gorąco, to bym zachętnie wskoczył do jakiegoś basenu. No widzisz, ja sobie na przykład mogę ściągnąć spodnie. O, ja mogę sobie założyć hełm i spodnie. I co teraz? A ja sobie wtedy koszuleczkę zakładam. A, kurde, ale elegancik. Dobra, słuchaj, powiedz mi, jaki to jest sposób, co? Nie znam żadnego sposobu. No jak nie, dowróciłeś się tam, wiem, że jest taki sposób, proszę, nie troluj. Powiedz, jaki to jest sposób. Kłamać. No jaki sposób? Nie znam żadnego sposobu. Jest sposób na... O kurczę, atakują, widzisz? Wkurzyły się na to, że nie chcesz mi wyjawić sposobu. I trzeba wracać do domku, tak jak mama kiedyś mówiła. Elo! Dobra, dobrze. Dobrze. Wracać do domku. Dobrze. Ale idź z mojego domku, to jest twój domek. Drzwi są zamknięte dla ciebie dzisiaj. A, udało mi się przejść. No proszę wyjść z mojego pustku, kurde, od szwagra. Dobra, czego chcesz? No chcę dowiedzieć się, jak dostałeś się na Palionowo 2.0, chcę tam pójść. Przepustkę miałem, masz przepustkę? Nie, no masz, nie mam, nie no pokazać. To właśnie, skąd wziąłeś tą przepustkę? Dostałem. Od kogo?
Od wielkiego B. Dobra, a jesteś w stanie też jakoś się dostać? Dobra, i tak muszę zarobić. O, to jest ta przepustka? To jest taka przepustka, która umożliwia tobie tam wejście, ale... Ale nie. Aha, to ty zadasz ja taką specjalną, spersonalizowaną dla mnie. Dla ciebie, dla Emilkacza, no. No to powinieneś mi ją oddać, jak jest spersonalizowana dla mnie, bo i tak na nią ty nic jej nie masz. No ale daj ja mi. Cię nie oddam ze względu na bezpieczeństwo, BHP i te sprawy. Nie, no ja stary, przecież ty miałeś... Ja jestem opętany po przejściu i nie pozwolę, żeby ciebie też opętało. Dobra, więc ale ja jestem odporny, bo ty jesteś żywy, a ja jestem bułką. Co? No co? Co jestem? Słaby? Gorszy? Nie, co? Powiedziałem, czarny? Że jesteś żywy! A nie gorszy. Dobra, okej. Okay. Dobra, słuchaj. Możemy się potargować. Dobrze. Dobrze, to oferuję ci ziemniak z mojego pola. Co, ja mam się nie podetrzeć? Weź ty, chopie! Dobra, mam lepsze oferty, słuchaj. Mam dla ciebie, byłem w nederze i patrz co mam. Chciałbyś takie coś? No ale stary, wiesz, no i, ale to fajny kauczuk, rzucasz tego ścianę i patrz co się dzieje. Tak, odbij go, no właśnie. Co za flag, bo Boże. Się klei, dobra, mam inną propozycję. Patrz to. Wiesz, że jesteś takiego jak obsydian, nie? No. A wiesz, że jesteś takiego jak płaczący obsydian? No, widzisz? Co, mogę sobie z nim razem płakać? No, na przykład. No nie wiem, do czego go można wykorzystać, ale mam płaczący obsydian i mogę ci go oddać. Za tą przepustkę. Nie potrzebuję. Ojej. No nie, dlaczego? Ej, ja go tak długo nie kopałem w nederze. A nie, bo ja go w sumie ze skrzynek miałem. Kurczę, no ale czekaj, da się go, dobra, dało się go wykopać. Dobra, to mam coś innego, patrz, pozłacane coś. Ja to się nazywa... No nieważne, chodź, gdzie ty jesteś? Pokaż, tutaj, no. A tu, patrz. Pokaż. To jest inny blok, też fajny. Taki pozłacany. Kurde, nie wiem. Dlaczego? Nie wiem, nie jestem co do tego przekonany. No proszę, no. Nie podoba mi się coś takiego, ja nie potrzebuję. Dobra, to czekaj, to jeszcze nie wszystkie moje oferty, patrz. Złoto, ile złota, za ile złota byś to ten... Ale nie potrzebuję złota, kolego. Dobra, kolego, emerald, może być emerald? Kurde! Dobra, zresztą bloki złota. Ile? 3. Chyba 4. Sobie żartujesz. Dobra, 4. 5. 6. 7. Musimy się liczyć. 8. No proszę, może stary. Może byś dał poważniejszą ofertę, co? Dobra, 15. Masz tyle? No. A mam sprawdzić? No ale a mogę ci po prostu wyrzucić 15? Zamiast żebyś mnie zabijał? Kurde, czekaj, 15. Nie, walę to. Nie no, chcę. No nie, no dobra, to nie wiem, diamenty. No. A ile? 5. Dobra, 16. 16 nie, diamentów. Więcej. 32. Nie, targujemy się w blokach diamentów. To może najpierw je zrobić, bo nie wiem ile ich będę miał z tego. Cięcie sobie zrób. No, na luzie. Kurwa. Ja muszę sobie te bloki zrobić. To ci wjechał na kwadrat. Ojcze. Dobra, mam 7 bloków. Dobra. Dobra, Davik, mam bloki. Zrobiłem sobie u ciebie tam w tym więzieniu. Ile? 7 bloków. No co? Jezus, wiesz ile to jest? Pomnóż sobie 7 razy 9. Gdzie ty jesteś? Dobra, nie, podziękuję. Nie chcę takich. Nie, to jest za mało. Dobra, mam jeszcze inne rzeczy fajne. Gdzie ty jesteś? Co? Zgubiłem cię. Możemy jeszcze zaraz zaproponuję. A, dobra, nie powiem tego. Patrz, dobra, patrz, a takie buty. Fajne buty. Z... Nie wiem jakiej firmy, ale fajne. Szybszy w nich jesteś. Ej, faktycznie. Ale fajne. Co, może być? Nie. No pff. Nie, to ja sam będę szybciej chodził. Ej, jakoś dobra. Się tak średnio w nich szybko chodzi, ale... No, tylko troszeczkę. No. Dobra, co nie bij mnie. Dobra, jeszcze mam jedną. Jesteś do Emilii. Dobra, Emilia nie ma nic lepszego. Patrz. Złota strzała. Wow. Skąd masz taką? No, widzisz? Ale fajna. No, może być to? Za tą książkę? Pa, dorzucę ci jeszcze do tego ten, nie wiem... Nie no, co ty? No proszę, Davik, no... No to co chcesz za to, żebym mógł dostać tą przepustkę? Bo ja jej potrzebuję. Wiem, co chcę. No. Dziewczynę.
No ale to nie ode mnie zależy. Musisz mi znaleźć. Dobrze, pani ziemniak, może być? Nie, bo ja nie lubię kartofli. No, rozwaliłeś mi pole. Dobra, masz te dwa ziemniaki. To są twoje dwie żony, proszę bardzo. No nie mam, no, stary, jak ci ogarnąć? Jak ci mam ogarnąć żabę? Co mam w stawie tu w kanale szukać ci żaby? Nie żabę. Jasne, ale to ja nie chcę żabki. Dobrze, nie wiem jaką mam ci kobietę znaleźć. Nie wiem, nie potrafię, rozumiesz? Nie jestem w stanie ci tego dać, bo słuchaj, bo to jest coś więcej niż kobieta. To musi być miłość, rozumiesz? A? Tak. To dlaczego już nie jesteś z Emilką? Daj mi tą książkę, bo cię zaraz zabiję. Patrz, ja mam cały set. Dawaj mi tą książkę. Keep inventory true. Nie ma czegoś takiego tutaj. Dawaj mi tą książkę. Zostaw mnie. Dobra, no to weź opłatę, jaką ci daję i oddaj mi tą książkę. A jaką mi dajesz opłatę? No dobra, daję ci tak, patrz, tą strzałę ci daję, emeralda ci daję, 6 diamentów ci daję i masz, kurde, prawie pół staka złota. Może nie być? Nie podoba mi się to. Dobra, to ci jeszcze dorzucam te buty. Dobra, a dorzuć mi jeszcze tą czapkę. Dobra, masz. Może być? Stonks! No nie, no dawaj mi! Daj mi tą książkę! Stonks! Daj mi tą przepustkę, rozumiesz, jak chcę wrócić? No nie rozumiesz mnie! Dobra, dobra, Stonks. Dobra, torturuję cię teraz, zabijam cię w tym momencie. Stop, zabijam cię. Stop, mam książkę, stop. No dobrze, to oddaj mi ją. Jest książka w dłoni, tak? Ale jest, kurczę, jest książka w dłoni, tak? Dobra. Ale jeszcze musisz mi dać... 15, albo nie, 3 bloki diamentów. Dobra. Masz i oddaj mi tą książkę. No ale ty naciągasz mnie ciągle. To powiedz już ostatni raz, co chcesz i już koniec. Dobra, targowanie wszystkie się. Diamenty, jakie masz w ekwipunku, i oddaję ci książkę. Teraz. Teraz, oddaję. Dobra, masz to, no. Oddaj mi. Dobra, jest. Tylko sprawdzam, czy to jest ta. Przepustka dla Milki i Szczypsona na powrót 24 godziny? Tak, no tak. Kurde, dlaczego tak krótko? No dobra, no ale no, to, czyli jeżeli, a co jeżeli nie wrócę w przeciągu 24 godzin? To się już nie spotkamy. Czyli tam zostanę, nie będę miał opcji powrotu, tak? Nie wiem, może się portal zamknie, a może się otworzy jeszcze kiedyś, nie wiem. Ja tam byłem tylko na chwilę, no właśnie 24 godziny tam byłem, nie byłem tam dłużej. Więc nie wiem, na ile tam zostaniesz, to ust. Dobrze. Dobra, no to ale dzięki wielkie, za przepustkę. Ale poczekaj. Co? Nie dogadaliśmy jednej rzeczy, nie rozliczyłeś się z państwem. Ale co? Nie rozliczyłeś się z państwem. Jakim państwem? Proszę bardzo. A nie, ty z rolu. Czułem, że to tam będzie, czułem. Ale i tak to otworzyłem z nadzieją, że jest to coś innego, ale dobra. Dobra. Dobrze, jesteś. Czyli tak, czyli już dobra. Słuchajcie, mamy to, co mieliśmy mieć. Zdobyliśmy przepustkę na Palionowo 2.0, więc w następnym odcinku idziemy do Palionowa 2.0, cofnąć się z powrotem przez portal i się tam, prawda, dostać. Jak widzicie, dosyć sporo dzisiaj straciliśmy, żeby dostać tą przepustkę, aczkolwiek w ostatnich sekundach filmu udało nam się co nieco odzyskać, między innymi 6 diamentów i 7 bloków diamentów, które zabraliśmy mu ze skrzynki, nawet nie zauważył. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, pa pa!